Nauczanie domowe, 22 sierpnia. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 23, wersety od 1 do 12. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynku i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jezus podejmuje trudny temat niedoskonałej władzy. Niedoskonałej, ponieważ sprawują ją ludzie. I często zdarza się, że naszym przełożonym jest ktoś, kogo nie możemy w 100% uznać za człowieka właściwego na właściwym miejscu. Chciałoby się jakiejś zmiany, chciałoby się czegoś innego. No ale nie zawsze to może być osiągalne. Co wówczas? Jezus nazywa to wprost. Ktoś, kto przyjął jakąś funkcję, ma za zadanie poprowadzić jakieś dzieło, poprowadzić jakiś zespół ludzi, więc trzeba wykonywać to, co zostaje polecone. Ale z drugiej strony nie należy naśladować tego, co niewłaściwe, co nam się nie podoba, z czym się nie zgadzamy. Jezus rozdziela funkcjonowanie zespołu, społeczności od idealizowania tego, który stoi na czele. Chcę pokazać, że ty masz postępować jak najlepiej, nawet jeżeli ci, którzy są obok ciebie, nie dostają w czymś albo wprost robią niewłaściwe dzieła, czy niewłaściwe podejmują decyzje, czy niewłaściwie się zachowują. Ty masz zachować z kolei w sobie to pragnienie dobra i iść za tym dobrem, chociaż nie masz dobrego przykładu. I w każdej dziedzinie życia tak należy postąpić. Zauważmy, że Jezus nie nakazuje buntu, a już absolutnie rewolucji. To nie jest chrześcijański sposób działania. I w drugiej części Jezus pokazuje, ty stajesz się niedoskonałą władzą. Co wówczas? Czy rodzice nie mają wymagać od swoich dzieci, rozumiejąc, że sami nie we wszystkim są tak cudowni, idealni i we wszystkim tak przygotowani, że nie zawsze robią to, co właściwe? Nie mają wymagać od swoich dzieci, nie mają ich kształcić, nie mają formować ich sumienia? Tak, powinni to robić, pomimo swojej niedoskonałości. Przed czym jednak Jezus ostrzega? Nie absolutyzuj władzy. Nie sięgaj po takie argumenty, że ty zawsze masz rację. Nie czyń z tej władzy swego rodzaju narzędzia presji na kogoś drugiego. Nie można absolutyzować władzy w środowisku świeckim, czyli w społeczeństwie. Ja wszystko wiem. Dlatego Jezus mówi o tym, żeby nie myśleć o sobie jako o wszechwiedzącym nauczycielu. Dalej nie należy absolutyzować tej władzy rodzicielskiej, stąd to odniesienie do Ojca w niebie. Masz ojcostwo, które zostało tobie udzielone, rodzicielstwo, które zostało tobie powierzone i Bóg tobie tak zaufał, ale nie jest to absolutyzacja, że zawsze masz rację, że nigdy się nie pomylisz, że absolutnie zawsze dzieci powinny robić tylko tak, jak ty chcesz. I w końcu nie można absolutyzować władzy w Kościele, bo to Jezus jest mistrzem. Tak jak powie święty Paweł, naśladujcie mnie, ale w tym, w czym ja naśladuję mistrza, w tym idźcie za mną.
jeżeli widzicie, że ja idę za Jezusem. Trudny temat władzy, ale potrzebny, abyśmy rozumieli, że współdziałanie, że budowanie powoduje, że nie tylko my uczymy się współpracować wtedy, kiedy jesteśmy podwładnymi, ale również uczymy się współpracować wtedy, kiedy jesteśmy przełożonymi, kiedy od nas już coś zależy. I wtedy jasną staje się zasada, że największy niech będzie sługą. Niech rozumie swoje zadanie, swoje miejsce jako podjęcie odpowiedzialności, nie uciekanie z tego pierwszego miejsca, z tego naczelnego zadania, ale wytrwanie i zrealizowanie wszystkiego jak najlepiej można, mając świadomość swojej niedoskonałości i słabości, ale równocześnie służby.